Dziękuję. Szanowny Pani Marszałek, Panie Rzeczniku, Wysoka Izbo. Wypaleni, przepracowani lekarze odchodzą z psychiatrii dziecięcej. Oddział w Gnieźnie w moim województwie w Wielkopolsce zniknie za chwilę z mapy Polski. Od kilku miesięcy szpital nie jest w stanie znaleźć lekarzy do pracy na oddziale dziecięcym. Na leczenie czeka się tam już pół roku. Upada też jeden z bastionów polskiej psychiatrii dziecięcej, ponieważ wszyscy lekarze specjaliści z kliniki w moim rodzinnym Poznaniu złożyli już wypowiedzenia w proteście przeciwko fatalnym warunkom pracy. W klinice pozostaną tylko rezydenci, bo ci ostatni po prostu odejść nie mogą. Dla Wielkopolski to katastrofa. Pozostaniemy bez całodobowego oddziału psychiatrii dziecięcej. W całej Wielkopolsce jest raptem niewielu ponad 40 psychiatrów dziecięcych. W swoim sprawozdaniu odnotował Pan dramatyczną sytuację ze zdrowiem psychicznym naszych dzieci, zamykaniem oddziałów. Wypisał Pan narzędzia, ale czy wyciągnął Pan wnioski z tych liczb i statystyk? Co z tą wiedzą zamierza Pan Rzecznik zrobić? Proszę o odpowiedź. Dziękuję.